Tym razem wytłumaczę najprostsze funkcje rzeczy przy sterowniku Plum 920, który jest stosowany do kotłów hybrydowych, do kotłów pelletowych. Będziemy robić załączanie kotła, czyli załączanie sterownika, wyłączanie sterownika. Pokażę również w momencie, gdy następuje przegrzanie kotła, gdzie znajduje się przycisk STB, czyli zabezpieczający instalację przed jej nadmiernym przegrzaniem i jak go resetujemy. W tym momencie mamy kocioł, tak jak widzimy, wyłączony. Jeśli chcemy go załączyć, godzina akurat tu się nie zgadza, jeszcze jest nienastawiona, ale gdybyśmy chcieli go załączyć, wciskamy tutaj przycisk i nas pyta wtedy włączyć regulator. Przekręcamy w prawą stronę, że tak, i wciskamy przycisk start, automatycznie załącza nam rozpalanie. Gdy chcemy odwrotnie, czyli wyłączyć kocioł, robimy tak samo jak załączanie, czyli wciskamy tutaj zawiniętą strzałeczkę, wtedy nas pyta, czy wyłączyć regulator. Robimy, że tak, strykamy i automatycznie robi już czyszczenie, wygaszanie. Na tym polega załączanie lub wyłączanie sterownika 920 firmy Plum. Teraz pokażę Państwu, jak działa przycisk, w ogóle czujnik STB, który jest zamontowany w sterowniku. Zamontowany w sterowniku. Jest spięty ze sterownikiem, natomiast wmontowany jest do płaszczu kotła, który nam w zasadzie zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Najpierw musimy przegrzać kocioł, czyli inaczej mówiąc, no, czujnik mamy w tym wypadku na wierzchu, ponieważ sterownik tylko tutaj na kotle położyłem. I teraz zrobimy mu sztuczne przegrzanie. Musimy go podgrzać do temperatury minimum 90 stopni. Tam jest ciecz, która się rozszerza. O, i właśnie nam rozłączyło kocioł. I tak jak widać, pokazuje nam przegrzanie kotła, rozwarty styk STB. W tym momencie wyłącza nam nadmuch, podawanie, wszystko co nam pracowało w momencie tutaj akurat rozpalania, i załącza pompy, żeby zrzucić nadmiar tej ciepłej wody, która się znajduje w kotle. Teraz tak, musimy go ostudzić, jak nam już ostygnie, akurat przyłóżmy go tutaj do chłodnego, więc on za chwilę powinien nam ostygnąć. Dociśniemy sobie tutaj naszą zapalniczką do obudowy. Wtedy szybciej zrzuci nam temperaturę z niego. Gdy już temperatura na kotle nam się zmniejszy, wtedy możemy zresetować tutaj ten alarm, gdzie znajduje się przycisk odresetowania. Patrząc na przód kotła, z prawej strony sterownika mamy przełącznik 01, a za nim zaraz mamy taki biały przycisk. I ten biały przycisk należy wcisnąć. Wtedy nam zaczyna wszystko pracować. Wyłączamy tym bocznym wyłącznikiem na 0, włączamy z powrotem na 1 i kocioł zaczyna nam rozpalać się, już tym razem bez alarmu żadnego. Włączyło się rozpalanie, nie mamy żadnego alarmu. Mamy jeszcze drugi rodzaj sterownika firmy Plum. Jest to sterownik 860 i to jest dedykowany do kotłów, które mają zabudowany sterownik. Czyli część mamy, czyli całą centralę mamy tutaj w kotle wmontowaną. Natomiast z przodu kotła mamy tylko panel. Jak tutaj wyłączamy i włączamy sterownik?
Też mamy strzałeczkę zawiniętą. W tym momencie mamy kocioł wyłączony. Strykamy. Pyta się nas, czy włączyć regulator. Robimy plusikiem, że tak. I potwierdzamy tutaj ptaszkiem. Wtedy automatycznie nam załącza już nasz kocioł. Jeżeli chcemy go wyłączyć, robimy analogicznie, czyli również wciskamy zawiniętą strzałeczkę. Robimy do góry, żeby nam pokazało, że tak jest podświetlone. I ptaszkiem zatwierdzamy. Wtedy następuje już wygaszanie kotła. Jeśli chodzi o zabezpieczenie przy tego typu sterowniku, czyli przy 860, zabezpieczenie STB, mówiące nam o przegrzaniu kotła, gdzie mamy przycisk reset. Tutaj przycisk reset nie jest wbudowany w panel, jest akurat w tym wypadku wyciągnięty z tyłu kotła pod takim kapselkiem. Wyciągamy kapselek, jest nawet podpisane STB. Wtedy go wciskamy, resetujemy i jest wszystko w porządku.